Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ludzi z Górniczej Doliny. Jesteśmy w wieży Xardasa, idziemy do demona i tak dalej. Standardowe rzeczy, tylko czemu ja mam założony młotek? Bo tłukłem golema, rozumiem, dobra. Czyli cóż, no zagadajmy do niego po prostu, właściwie on do nas. Zaraz. Nie ma tak odwracać się od demona. Bo niby się coś usłyszało z tyłu. Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Czym jesteś? Ale dobra, to znamy oczywiście. Czy imię Xardas? Dobra, i domagam się. Ja? Zaraz. Dobra. Oto serce kamiennego golema. Brak. Czy to potrzeba? To jest głupio zrobione, bo i tak musieliśmy przebiec tą drogę, a bezimienny pyta się takimi tekstami w stylu właśnie. Co, że jeszcze za mało? No chyba logiczne, że mamy te trzy serca i pewnie trzeba po kolei je dać, nie? Gdyby to było zrobione tak, że ta droga jest prosta do demona, ale demon nie daje przejść, bo trzeba serca i wtedy są na przykład trzy od nogi do trzech golemów i trzeba tam jakoś to załatwić, to by było lepiej zrobione. Perfekcja? W takim razie kolejny dom. Cóż, w takim... Runa, no i dostaliśmy runę do Xardasa. Od razu się teleportujemy. Gdzie ona jest? Tutaj, tak? Tak. Pod dziesiątką. Oj. Strasznie to daleko, ale jest. Mam nadzieję, że się nie spaguje. Nie powinno, bo jest tak blisko, że... A. Dokładnie, dobra, wszystko działa. Coś tu masz, Xardas? Fajnego. Masz z kufry, no to oczywiście bierzemy. Lewo. Aha, nie, to akurat... To już nie Gothic 2. Kurczę, ej. Myli mi się to, nie? Na streamach jest ta dwójka i... Tu altem teraz próbowałem zebrać wszystko, nie? Po kolei. A tu troszeczkę to inaczej działa. No i miksturami się nie muszę martwić już tak naprawdę. Sporo tego było. Tutaj coś leży? Nie. Słychać jak on tam przewraca te strony, ale to na pięterku. Tu też by mogło coś leżeć. Szkoda, że tutaj nie jest nawet... Nawet, że nie jest cokolwiek dodane przez modyfikację. Tak po prostu. Chyba, że to łóżko, bo chyba nie kojarzę, żeby było łóżko. To okej. Okay. Kurczę, no telefon dzwoni. No nie odbiorę. Chwilę temu mógł ktoś zadzwonić, to nie, tylko... Kurde, w te 20-30 minut nagrywania akurat wtedy się telefony rozdzwania, jakie to jest naprawdę czasem dziwne. No ale cóż, taki zbieg tutaj okoliczności. Siup. Ktoś mnie przeszkadzać mi w moich studiach. Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. Liczy się ty... Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo. Wolisz... Dobra, wszystko fajnie. No może tak mu powiedzmy najpierw takie rzeczy. Tak przekonało się magowie wody. Stoimy przed poważnie. Dobra. Przysyła mnie Saturas. Magowie wody za... Detonacja wielkiej góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie. Nie. Jeśli zapomnij o tym, gdyby... Ma tutaj żadnych nowych tekstów z tego co widzę. Po prostu Xardas i to sprawy. A ty wiesz. Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków. Tutaj niektórzy mieli spekulacje, że... Czemu Xardas mówi głęboko pod miastem orków? Tak jakby chodziło o to miasto, które nie jest... No, które gdzieś tam w plikach jest, no nie? No ale to jest uważane, to miasto, które tutaj jest w jedynce, jest uważane za miasto orków i rzeczywiście się wchodzi też głęboko pod miasto orków, więc to po prostu może o tym też mówić. Dlaczego nie? Myślę, że może... Jakie zadanie? Dobra. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać. Co ten... Dobra, wiadomo, szaman i te sprawy. Gdzie idź do starej cytadeli na... I mogę tak po... Mówią na... Porozmój su... No i dobra, nie mamy... Aha, poszukuję wiedzy magicznej. Co ty tu masz? Ej, fajne rzeczy ogólnie, nie? Krąg czwarty, to... What? To było na krąg czwarty? Tylko? Koszt ma na 5, obrażenia ma... Śmierć, no kurde, przecież to wiadomo. Tylko będą jakieś już więcej, to będę tym siepał. Okej, okay, bierzemy. Zmniejszenie potwora. Przyzwanie golema. Przyzwanie szkieletu. Mogę sobie wziąć takie jedno. Zastanawiam się nad tym zmniejszeniem potwora, ale kogo by tu zmniejszać tak naprawdę teraz? No jeszcze jakieś trole, cokolwiek. Szósty... Czemu ma po dwie księgi? Po dwie rzeczy niektóre. Ale dobra, 1500 to nie jest dużo. Jakieś śmiecie też tutaj mamy. Nie wiem, to sobie najwyżej zostawię jeszcze. Coś tu się mu posprzedaje. Potrzebuje łuku jednego, co najmniej. Dobra, no to zostawimy sobie tak. Tutaj tyle tych strzał też nie potrzebuje. A trochę to kosztuje. O kurde. Dobra, to weźmiemy jeszcze parę zwojów w takim razie. Zmniejszenie potwora. Jeszcze jedno przyzwanie, golema.
Może być przyzwanie szkieletu. I kurde... Aha, dobra, teraz muszę dołożyć. Ech. Nie zauważyłem sobie, że aż tak dużo to w sumie to wszystko kosztuje. Ile tu brakuje? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Okej, okay. Enter, enter. Dzięki. Backup był, możemy zapisać normalnie na jedynce. No i cóż, teraz trzeba by tylko stąd jakoś zejść. Sukcesywnie. No tędy to nie bardzo. Ale już tutaj, na wszelki wypadek w sumie z takim wyciągniętym mieczem. Chciałem tam na chwilę wejść. Wow! Coś tu nie pykło do końca. Coś tutaj jest? Tak pod kątem modyfikacji, nie? Bo tutaj jakby chyba nic nigdy nie było, ale... No ale nie wiadomo, warto czasem w jakieś tam zakamarki wchodzić. Kurczę, ciekawi mnie co będzie z tym Romaninem, nie? To jeszcze sobie to zrobimy później. Będę jeszcze silniejszy, ale... Ale ogólnie to fajnie się tam zapowiada. Czyli co, idziemy do starej cytadeli, która jest tutaj oczywiście na samej górze. No i na razie tutaj nic z modów chyba, z moda chyba nie wyciągniemy, jeżeli o to chodzi. Bo Saturas troszeczkę się zdziwi, że nie bardzo tutaj mu możemy pomóc. Dlatego właśnie mówię, że nie wiadomo czy z tym demonem cokolwiek w ogóle uda się zrobić. Bo kurczę, jak Saturas powiedział, że po wysadzeniu kopca, z wysadzenia kopca nici, no to z demona też nici wtedy, nie? I sobie zostanie na wieki w tej kurczę wolnej, znaczy nie wolnej, tylko opuszczonej kopalni. A jest wątek z nim bardzo taki fajny. Troszkę się zbagował, ktoś mówił, że chodziło o to, żeby te mikstury wziąć, ale no bez przesady, mam wziąć coś ze skrzyni, żeby niby tam potem tego używać, znaczy żeby się potem... Żeby potem demon się pojawił, czy coś, nie wiem. Trochę to bez sensu. Sorry, że się tak zamotałem w ogóle. Czasem tak mam, niestety. Trzeba nad tym jeszcze popracować troszeczkę. I czy tutaj przy tym wejściu nie powinno być po kolei jakichś orków? No właśnie. Dobra, to już bez czarów. Tak. To myśliwe to dwa strzały i koniec. Nawet nie wyciągnął swojej broni. Nie wiem, czemu oni tak podbiegają, ale powiem wam, że już... We wczesnych wersjach też tak podbiegali, byłem tego świadkiem. I nie wiadomo czemu tak jest, że podbiegają najpierw, potem wyciągają broń. A to są zwiadowcy, muszą się przyjrzeć z bliska, żeby kurczę cokolwiek tutaj ogarnąć. Jakby to zrobić? Zróbmy tak, wbiję tam z mieczem, dlatego że ta burza ognista robi masakrę też urszakowi prawdopodobnie. O, witam. Ten tutaj już zdążył wyciągnąć coś. No i halo, halo. Tego bijesz. Dobrze. Dobrze, prawie zginąłem w sumie. No i git, całe doświadczenie mam. Idź sobie tam na swoje miejsce. Krusz Brogdar, to są... Ktoś tu biegnie jeszcze. Chyba, że to jego słychać, ale z tyłu tak słyszałem dziwnie. Okej. Okay. Krusz Brodkar to jest chyba ten... Ogromny orkowy topór w ogóle. To jest to takie wielkie, największe. Z tego co kojarzę. To jest trochę warte? No, minimalnie. Dobra, jakieś miksturki. Pełnia życia. To jest, znaczy napój błyskawicznego uzdrowienia, który daje bonus PZ 30. Ja nie wiem, zostawię sobie to, bo nie wiem do czego to może służyć. Później. To prawie nic mi już nie daje. Stuwa. Ile mam tego życia? Cholera. 363. Nieźle. No i dobra, przegadamy z nim oczywiście tą rozmowę szybko. Podziękowa, zły kiedy. No, kim jesteś? O, jestem urszak i tak dalej. Był niewolnikiem w kopalni. Ludzie mówią, widzicie? Kruszak, co to takiego, nie? Tak. A z Iberionem już była rozmowa, jak mówili, że to kruszak, nie? Co wiesz, czemu twórcy tego tak nie dopilnowali? Modyfikacji oczywiście. Dobra, muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz zaznaczyć na mojej mapie. Dobra, on tutaj w ogóle domalował różne rzeczy do mapy w sumie. Gdzie mogę znaleźć Mulu? W wolnej kopalni. Urszak, nie Urszak. Dobra, dzięki za pomoc. I tyle.
Czyli następna wskazówka, oczywiście udać się do z wolnej kopalni, czyli będzie trzeba troszeczkę z Gornem połazić. A tu jeszcze jest fajne jedno ukryte przejście. Zobaczmy, czy tu się coś zmieniło. Czemu to nie? A, teraz dopiero. Strasznie późno, ciekawe. I czemu tego nie sprzedałem dalej, tej szaty guru? Co ja szukam? Boże, tutaj. To. Fajnie, że się nie odsuwa, nie? Tak jak chyba golemy w dwójce. Tylko robi takie dziwne jaja. Kolejne serce. Gdyby nie w sumie nie dawać tamtego, można by było, właśnie, można by było jakoś tamtego golema omijać jakby tutaj, ale to bez sensu, nie? Tylko tak mówię. I tutaj w sumie nic nie ma, nie? To dwa napoje. I w zasadzie tyle, jest przełącznik. Chyba, że zaraz. Tu jest jeszcze jeden. Tu się strasznie szybko to zsuwa. Tylko nie wiem, czy potem idzie do góry. Czy to drugie chyba działało tak. Chyba to trzeba było zrobić jakoś tak, że to nacisnąć. I szybko tu. Czy nie? Halo, winda. No nie! Teraz. Super. No błagam, czemu tak długo to trwało? Dobra, a to będzie szybsze? Teraz. Nie wyjdę stąd już nigdy. Super. Świetna kolumna. Dobra, dawaj na dół jeszcze raz. Trzeba być po prostu cierpliwym, nie? Teraz leci od razu i spoko, a później leci wolniutko. W zasadzie nie wiem, po co to robię tak naprawdę, bo i tak musimy iść tutaj, nie? Także, o co w ogóle chodzi? Nie musimy już do góry przecież wlatywać. O, witam. Cieszę się, że już jestem. Czekał. Gorn prosił mnie, żeby... O co chodzi? Ma plan, jak... Czy wciąż pilnuj... Tak. Dobra. Dzięki. Dzięki za info. Pokaż. Wiedziałem o tym, ale okej. Wow, ten tu ma dopiero tego wszystkiego. W sumie tych bym sobie kupił trochę. Nie tych. Tych. Co jest? I czemu jedna się przeniosła niby? Wcisnąłem po prostu tym. Powinno się przenieść 10. Dobra, 1400. Piorun. To tam piorun mamy. I ewentualnie coś do many też można by było wziąć. I tutaj rudą w sumie dopełnię, bo tego mam w ciul. Po 1000 też się mogłoby dać, ale w sumie to długo nie schodzi teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dzięki. Tych po prostu największych miałem. O. Rozmawiałeś. Ej, była taka opcja kiedyś? Tak, ale póki co nie ma on pomysłu, jak wysadzić kopiec. Jak to nie ma pomysłu? Przecież nie możemy wysadzić rudy bez jego pomocy. Pracuję nad tym. Dam ci znać, gdy coś wymyśli. Mam nadzieję. Ale no co z tym demonem? No nie wysadzimy tego kopca. Dało się tak powiedzieć, to przynajmniej tyle. Jest niby 500 doświadczenia za to. Co by było, jakbym powiedział co innego? Nie wiem. Tu chyba ktoś coś próbuje robić. Ale mu średnio wychodzi. Dobra, no to będzie trzeba odbić te kopalnie chyba w tym momencie. To jest trochę katorga, ale myślę, że się w miarę to... Co jest z tymi najemnikami, z tym wszystkim? Ale wydaje mi się, że damy radę w każdym razie w tej wolnej kopalni. Co to było? A, bonus do zręczności, okej. To minutka wystarczy. Ech, no i co? Co tu więcej można powiedzieć? Nie wiem, na razie wychodzi na to, że robimy Gothica 1 teraz. No tylko ten tekst był inny z Saturasem i nie pamiętam, czy tam było właśnie doświadczenie. Ale poza tym jeszcze będziemy musieli zajrzeć do wilka, tylko czy ja chcę mieć jakąś inną zbroję? Chcę mieć nagle zbroję z płytek pancerza pełzacza? No niby pewnie jest silniejsza czy coś, ale... Przybywasz w samą porę, na początek. Aha, dobra, to są te stare rzeczy. Zamierz uderzenie od frontu nie... Spróbujemy za... Lee kazał mi prze... Choć nie jesteś jednym z nas. Wielokrotnie... Dlatego chcemy cię prosić, pójdę z tobą. No dobra, dobra. A na początek? Jak tylko odbijemy kopalni, kiedy ustawimy... Rozumiem. Okej, zobaczymy, czy potem coś dalej z tego będzie. Dlaczego faktycznie. Wielokrotnie udowod... Poza tym, znasz stary obu, trud... No, dupa, dupa.
To żeby już nie było tego tekstu. No dobrze. Wiedziałem. Weź ten klucz. Do boju. No ale zaraz. Witam. Czy on mi nie powinien powiedzieć jeszcze o tym wilku? Chyba, że mnie zaraz zatrzyma. O właśnie. No panie, szybciej. No, wilk. Więc w porządku. No dobra. To miało tak być. No nie pamiętałem tego. Ale właśnie szkoda, że nie idziemy całą tam czwórką czy coś. No po co oni tu mają stać na straży, skoro idziemy tam już tak jakby, nie? Chyba, że no nie wiem, jednego zostawić, żeby tylko wypatrywał. Jak się okaże, że na przykład myśmy nie przetrwali, no to mógłby tutaj taktycznie się cofnąć i powiedzieć tutaj reszcie, że tamci zaczynają atakować czy coś, nie? Nie wiem. Chociaż na miejscu starego obozu to raczej tu bym nie wchodził, bo tutaj jest dużo więcej ludzi niż w samej kopalni. Ale okej, okay, tak to sobie jakoś wymyślili, się idzie tylko z Gornem, który na dodatek nie umie zbyt dobrze chodzić. Wilk jest tutaj. Witam! Gorn, dobrze, że zdążył. Przed jakim? Przed waszym wy... O co chodzi? Mam pomysł. Czyżby? Pancerze... Oczywiście. O nie, pancerz. Gdybyś... Dobra. Wiek to prosty. Nauczył mnie, nie wiem czy za darmo. Ale dobra, w sumie 10 punktów umiejętności. No nie wiem, być może tam miałem jakąś resztkę, to może za to. Albo po prostu za darmo, także spoko. Dobrze. Oj. Minutka. Nie wiem nigdy czy to jest szybsze, włączać ekwipunek, szukać tej butelki, wciskać, a już bym parę skoków zrobił i bym był do przodu. Być może teraz bym już to nadrobił czy coś. To jest i tak chyba szybsze niż te skoki tak naprawdę. A teraz już tych mikstur możemy mieć sporo, więc może warto tak biegać. No z Gornem tak nie pobiegniemy, no ale dlatego wziąłem minutkę, żeby tutaj się to zaraz skończyło. No to ruszamy. Ruszam, pora przepędzić, idź przodem. Dobra. Albo zrobić tak w sumie. Skraszować grę. Dobra, ZW. No i witamy po cięciu. Tutaj już zagadane, wszystko jest w porządku, więc idziemy po prostu. No chciałem zapisać i wczytać, żeby ten napój lekkości mi się od razu automatycznie stracił, bo wtedy zawsze gaśnie światło, jak mamy nad sobą i wszystkie te napoje takie się tracą. A Jezu, ten Gorn, żeby tylko biegł cały czas, nie wiem, oddalę sobie, żeby go jakoś tu widzieć. Być troszeczkę bliżej, no nie da się, on kurczę musi być w tym dystansie zachowanym, nie może podejść bliżej do mnie. O. Niby go słychać, ale... Teraz gorzej. Ale okej. Okay. Miejmy nadzieję, że się nie zgubi po prostu. Od czasu do czasu R będę wciskał, może to będzie łatwiejsze. Lepsze i w ogóle. Tutaj coś jeszcze powinno żyć. Znaczy, rozdziałów się parę pozmieniało, a dawno mnie tu nie było, więc... Też i dlatego, ale żeby tu żadnego krytoszczura nawet nie było. Piorun kulisty, bryła lodu, ognista burza. Ten jeszcze nie wyszedł za rogu, ale już widział i teraz mi chce uwaga, powiedzieć. Polują w stadach, powinniśmy... Dobra, załatwimy je. Brzytwy, teraz dopiero widać. Nie, zaraz brzytwy, nie dobrze, brzytwy jaki? Nie brzytwy, cały czas to mylę. No Gorn, atakuj. Podobno, że jak zmieniam na miecz... Ej, właśnie! Co jest? Czemu ty mi tego chowasz cały czas? O, kolejny poziom. To możemy sobie to w sumie przetestować. Co ty robisz, brzytwo głupia? Kula ognia, patrzcie. To jest brzytwa chyba, która umarła, ale... ale zgłupiała. Czyli tak, nie miałem o tym pojęcia, nie znałem tej zależności, ponieważ wydawało się to tak głupie, myślałem, że oni po prostu płoną. A uwaga, kula ognia, zmiana na miecz szybka. I gość płonie tak, jakbym go cały czas uderzał mieczem. To jest kurde nieprawdopodobne, że to tak działa. Znaczy, rozumiem to z punktu widzenia silnika, że może tak być, że... gra wychwytuje, że ja zadaję obrażenia. O nie, Gorn zrobił to samo, co tamten. Tamta brzytwa. Co wy kurde robicie? No błagam. Jedno i drugie. Ogarnąć dupy, no. Nie pierdzielę. Zapis. Wczytanie.
Może pomoże? Pomogę. Witaj! Schowaj to. Do boju! Gdyby się pokaleczysz. Chodź. No dobra, biegnie. Możesz, może tak biec, może to i sens. No, także, że ta kula ognia robi tak naprawdę masakrę. Ja powinienem takiego sposobu używać. Jest to chyba, znaczy na pewno jest to bug, ale no, rozumiem właśnie to z punktu widzenia silnika, bo po prostu gra wychwytuje, że powinniśmy... Teraz tu jest Kolo. Czy on tu był zawsze? Chyba na dole tylko byli, albo mi się wydaje. Chcę się uleczyć tak czy siak. Z punktu widzenia silnika wygląda to tak, że gra bierze pod uwagę nasze obrażenia z tej broni, którą mamy aktualnie wyciągniętą, no i powinno się palić, to tam niby ma brać jakieś obrażenia od ognia, ale że mamy miecz nagle wyciągnięty, to bierze obrażenia miecza, pewnie, może nawet plus siła, to już by w ogóle była masakra. Dobra, nie wiem, spróbujemy z nim zagadać może. Może jest spoko gość i chce się tylko przywitać. W końcu znamy się ze starego obozu. A, chyba nie. Dobrze. No i tak, kula ognia. To nie wyszło za bardzo. Tak jak chciałem. Aha. Cholera, no. Okej, to będzie dziwne zabijanie. Ale jest. Gorn go też dobił. Myślałem, że kurczę mi ten. Gorn mnie chce w ogóle bić, ale na szczęście nie. Wszyscy najemnicy tak samo poginęli. Ej, to będzie długa podróż, tak mi się coś wydaje. No ale nic, trzeba będzie jakoś przez to przebrnąć. Raz, dwa, trzy. To faktycznie 300 coś. Okej. W ogóle bym sobie zrobił dzień, tylko nie wiem, czy Gorn się nie zbaguje. Jest tu ktoś jeszcze? Lepiej będzie po prostu z daleka. Nie chce mi się nawet z nich zbierać za bardzo czegokolwiek. Ale lepiej będzie chyba z daleka ich uderzyć. Właśnie w tym sposobem, po prostu, żeby się ich pozbyć. Straż. Kto mnie bije? Nie widzę. Gorn, ratuj. Tu ktoś. Nie mam pojęcia, skąd strzelają. Gorn jest nieśmiertelny, także. I to koło zębate. Pochodzi z uszkodzonego rozdrabniacza. Znajduje się w bocznym tunelu star. Właśnie nie. To po prostu wzięli ten sam przedmiot i tyle. Ciekawa sprawa. Kurde, kto strzela? To licha. Gdzie ty jesteś, Kolo? Tu jest Gorn. Nie mogę go zaznaczyć nigdzie, go nie widzę. A to na dole są. Dobra, teraz widzę. Torus tu jest. To normalnie był Torus? Na pewno nie. Dobra, nie wiem co tam z tym Gornem, ale... Z nimi się na pewno rozmawia. No patrzcie się, no. Ten mnie tu nawala. Zacznij się palić. O nie! O kurde! Ej, dwóch we mnie strzela, w ogóle skąd? Nie było tak w normalnej grze. Gadało się tam z nimi przy bramie, potem była walka, a nie jakieś kurde cheaty. Tutaj mi włączają. Dobra, dawaj mi w takim razie nie bryła lodu, ognistą burzę. Jest strażnik. Oj ty, ale dostaniesz. Siup. I spłoń. Czekajcie, włączę miecz. Możliwe, że to działa tylko na kulę ognia, cholera. To by było ciekawe. A, podwójna moc powinna wystarczyć. Świetna robota, chłopcze. Dzięki. No, to nigdy Gorn się nie bagował tak naprawdę, że mnie bił. Zawsze ludzie o tym mówili, a mi to jakoś nie działało w ten sposób. Jest tu jeszcze jakiś strażnik, bo tu mnie coś jeszcze lało. Na pewno mnie dwóch denerwowało, ale teraz nie widzę. Dobra, na razie można zapisać, zobaczymy co tam u Torusa. Halo. Witam. Nigdy więcej się tu nie pokazuj! O. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. Ja o tym zadecyduję. I co, zdecydowałeś? Muszę przyznać, że co? Niech będzie. Od tej pory musisz radzić z...
Zaraz, moment, czy ja zostaję cieniem? Nie, musiałbym z Gomezem pogadać jeszcze. Czy za od ile? No co, czyli... O co tutaj chodzi w ogóle? Czemu tutaj jest Torus? O, piękna synchronizacja. Czemu on do mnie jakoś inaczej nie zagadał? Czemu w ogóle? Co tu się dzieje? Usłyszałem odgłosy walki i przybiegł stary znajomy. Rachunek... Dobra, otwieraj! No tak, stary znajomy, można tak powiedzieć. A to jest najemnik, to jest najemnik. Tu był jakiś niesiekacz, nie wiem, ktoś tutaj był inny w każdym razie. Na pewno nie Torus. Ludzie święci. No nieważne, dobra, Gorn sobie już tutaj będzie stał. Łapy precz, kolego. Co? Jezus Maria. Tu się, nie wiem, w normalnym gotiku to się tak nie bugowało. Miejmy nadzieję, że Gorn się ogarnie. Nie, dobra, jest ogarnięty w miarę. Zapis i wchodzimy. Jezus, po prostu aż się boję. Boję tego odcinka, ale wychodzi na to, że powoli będziemy chyba zaraz kończyć. Wejdźmy jeszcze do tej kopalni. O nie, już zaczynają nawalać. Pali się. Wyciągam miecz. O nie, nie zaczął się palić jednak, wydawało mi się. No bij! Dobra, teraz już chyba zginę. Fajnie, że można wyjść. Tu będzie Gorn też chyba stał. Jak wychodzimy. Tak. Ale tu przynajmniej mogę się uleczyć teraz normalnie. Jest jakaś porażka KWW. Ale ta kula ognia rzeczywiście może być w takim wypadku dobra. W ogóle taki ekran ładowania. Ej, co ty tu? No, ja pierdzielę. Ten koleś... Strzelają do mnie, cholery. Nie mogę się teraz... No i po mnie. Może nie? Tu mnie może... O Jezu, Gorn wychodzi po drabinie. Tu mnie może nie dorwą tak szybko. Nie mogę nawet tej kuli załadować, nie? Bo kurde, od razu do mnie strzelają i koniec. Na szczęście tutaj Gorn też potrafi swoje. Teraz czy mi dadzą tu wyjść po tej drabinie? Gorn idzie do nich w linii prostej, to jest najgorsze. O, i oni... Jezus. Dobra, to idę na dół. Dobra, tu podwójna kulka i tak wystarczy. Jak trafi. Co jest? Aha, dobra, bo już go raz pobiłem, tylko nie dobiłem. Jasna sprawa. O Boże, dobra. To jest zawsze katorga w tej kopalni, to ja wiem, ale no... No, proszę bardzo, Gorn. I ktoś mnie, kurde, ustrzelił. I nie wyjdę nigdy z tej drabiny, bo oczywiście ktoś mnie namierza. A jak dostanę, to spadam. Świetnie. Kurde, no puść już tę drabinę. Jakoś inaczej, tu się da wyjść chyba normalnie. Gdzie ty jesteś? Kolo. Się nie bardzo da wskoczyć. No nie mogę. Może jakimś trick jumpem? Nie. Tak też nie. No i kurde. Ach. Torus się musiał... Dobra, pierdziele, to idę na pełzacze po prostu. I tyle. Idę tutaj. Koniec. Zapis. Niech się tam dzieje. Najwyżej, kurde, kodami to zrobił, bo to nie ma sensu się jakoś za bardzo denerwować. Pełzacz wojownik. Płoń. Co jest? Cs. Świetnie. Jeszcze raz. Płoń. Jedynka. Ej, nie działa teraz. Może to na ludzi tylko działa? Nie, no zginął. Mimo, że go nie zabiłem samym mieczem, nie? Tylko prawdopodobnie te obrażenia się zeskalowały w końcu. No ale troszkę się zbugował przy okazji. Ale teraz, zaraz. Ja muszę z ciebie wyciągnąć, no właśnie, płytki. Na szczęście się da to zrobić. Tu nic nie ma. Tu jest kolejny. Raz, dwa, trzy. Jedynka. I zginął. To jest nieprawdopodobne. Normalnie, mając tę wiedzę, teraz jestem królem życia. Albo śmierci. Trzy. A, tuż tu. To jest ten durny przeskok, który też nie za bardzo chciał nigdy działać. Tam na dole są chyba też pełzacze, to w sumie też muszę je zabić. Sorry, nic nie widać, ale... Irry. Dostał.
Jedynka. Nie przeżył. Boi się po prostu samej broni już nawet. Jest chyba jeszcze drugi. Tak. A tego niestety będę musiał załatwić klasycznym sposobem. Okay. Piąty cios tutaj wchodzi elegancko. Nie wiem, ile tych płytek trzeba było mieć, ale czterech zabiłem co najmniej, to już jest 4 razy, po 2 chyba jest, tak? No to 8. Gorzkie chleby. Sorry, nic nie widać, bo w sumie mogę włączyć światło. O. A nie wiem, tu chyba nic nie leżało. Jakieś tu były problemy z wejściem, pamiętam. Swego czasu. Chyba. Ale nie da się tak łatwo przeskoczyć. Ale nie, no właściwie to wygląda na to, że wszystko ok. Astronomia. Napój. Szynka. I tu się da zrobić tak. I witam. Taro. Dzięki za pomoc i tak dalej. Muszę zebrać oczywiście te wszystkie rzeczy, to wiadomo. Lekarstwo muszę mu najpierw znaleźć jeszcze. Stąd sobie powystrzelamy te wszystkie pełzacze. Siup. Nie żyje. Świetnie. Jeden poszedł. Drugi chyba tutaj do mnie próbuje wejść, ale nie wejdzie. Tam jest jeszcze jeden, tylko go nie mogę namierzyć. A nic, to spadniemy tu. Jest. Raz, dwa, trzy. Jedynka. I król śmierci znów zadziałał. Dobra. To lekarstwo, z tego co pamiętam, ale ono w ogóle jest chyba... no jest chyba niedaleko w sumie stąd. A to sobie jeszcze pozabijam trochę tych pełzaczów. Dobrze to... doświadczenie. I to było gdzieś tu? No nie tu. Tutaj coś leży. Stary miecz. Pochodnia. To nic ciekawego. Chyba tu. Nie. Kurde. Wiem, że to jest niedaleko, ale nie pamiętam gdzie. Na pewno znajdziemy tylko po drodze. Ale tak czy siak wydaje mi się, że kurczę, muszę skończyć już ten odcinek, bo trochę trwa. Tam na początku miałem trochę problemy z w ogóle zaczęciem odcinka. Plus było to cięcie tutaj. No, myślę, że spokojnie możemy zakończyć na razie ten odcinek i wrócimy do tego wszystkiego potem. Płytek już mam chyba wystarczającą ilość. Takie wrażenie. Zastanawiam, czy w ogóle wam nie oszczędzić tej całej akcji w kopalni, bo to tak naprawdę jest to, co już wszyscy widzieli. Tu zawsze się gubię w tym, ale wydaje mi się, że to lekarstwo było jakoś tak... tu? Chyba tu. Tak. Lekarstwo orków i jakaś księga. Dar od bogów. Dobra. Dobra, to na zakończenie jeszcze tego pełzacza sobie zabiję. I kurczę, dajcie znać w sumie w komentarzu, że chcecie patrzeć tutaj na te walki, ale to jest patologia, tak czy siak. W większości przypadków te drabiny tam właśnie nie można wyjść, bo ktoś do ciebie strzela, nie? Także takie rzeczy by może warto było wyciąć. Lekarstwo już mamy, to możemy wrócić do Taroka. No a ja dziękuję wam za oglądanie. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.